Proszę Państwa, w ubiegłym roku, tak wczesną jesienią, pan Kazimierz Bobiński zwrócił się do Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, aby wydać ten właśnie album. Tak żyły nasi przodkowie. Bo, jak zapewne większość z Państwa wie, w roku 2004 pan Kazimierz przekazał na rzecz muzeum większość eksponatów, które wykonał. Narzędzi, urządzeń, maszyn, które w dawnych wiekach, nie tak dawno zresztą, bo część z nich używana była jeszcze po wojnie, ja przynajmniej pamiętam, niektóre z tych urządzeń przekazał. Są one w salce na górze i wówczas w 2004 roku Muzeum Szlachty Mazowieckiej wydało katalog wystawowy. W tym katalogu te zdjęcia się znalazły, które są w tej książce, z tym, że było z numerem i opisałem, co to jest za urządzenie, czy co to jest za sprzęt. W tej książce natomiast także nasi przodkowie, pan Kazimierz rozszerzył, opisał, z czego dane urządzenie zrobione i dlaczego służyło. Dlatego też moim zdaniem ta książka ma niezmiernie ważną rolę spełni w naszym tutaj środowisku, bo nasze dzieci, moje dzieci, to pewnie część tych urządzeń pamiętają, ale nie pomyślą. A tak na podstawie tej książki, którą zamierzamy przekazać do szkół, do widotek, być może na tym przedszkolu będzie ta wiedza szersza i tu trzeba w ruchu pana Kazimierza wykonać z jaką doskonałą drobiazgowością wykonać. To jest każda siłka widoczna. Nawet jak robiliśmy zdjęcia, to prosił, żeby właśnie ten wyszedł był tak skierowany, bo tam widać jakieś urządzenie, a nie tak, bo nie będzie go widać. Jest to rzeczywiście precyzja godna pozazdroszczenia, a przede wszystkim kunsztu, z jakim to wszystko jest wykonane. Po zaakceptowaniu propozycji przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej wystąpiliśmy do Samorządu Powiatowego, uzyskaliśmy tę książkę za finansowanie w kwocie 6 tysięcy złotych i tak przed dosłownie dwoma, trzema tygodniami ta książka została wydrukowana przez drukarnię Druk Serwis. Serdecznie też witam Państwa. Przepraszam, że ja tak mówię, ale mało tchu jest, mało siły już. Trochę z uszami nie jest tak. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego sukcesu, bo ja uważam to książkę za sukces swój. No nie tylko swój i współautorów. Może zacznę od pierwszej strony tytułowe. Tak żyli nasi przodkowie, a powinno jeszcze być dopisane, tak żyłem i ja do 20 lat życia. I dlatego to wszystko pamiętam i to wszystko robiłem ze swoim ojcem. Kiedyś tak szkolono dzieci, do szkoły nie chodzili. Od lat 4 już brał mnie na swoje roboty, sielskie. Tam po drabce podałem młotek, gwoździe, chodziłem jak kot, byłem odważny. Co w innych książkach jest opisane. Ale najbardziej zapamiętałem, jak mnie dał młotek, krzyżę, gwoździe, mając lat 4 i deskę z sękami specjalnie, żeby te gwoździe na kowadełku prostować i wbijać tą deskę. Te sęki specjalnie. Nie trafiłem w gwóźdź, tylko tu te paznokcie wszystkie, to są drugi raz narośnięte od młotka. To później jak bijałem, to te rękę trzymałem do góry, żeby się nie uderzyć. Mając 4 lata, to pamiętam. Trzecia wersja książek. Trzecia wersja i powiem, że duży wkład mają ta właśnie pani Gieryszewska, pan Górski Mariusz. Słuchajcie, bo to oni nam podpowiedzieli, żeby ta książka miała takie formy. Takie dwa duże, tak? A nie jak pierwotnie A5. No, nie będę mówił o zmianach, bo było ich sporo, ale myślę, że to wyszło na dobre temu tej publikacji. A podziękowania należą się wielu osobom. Już dziękował panu Borysowi Prusowi, bo gdyby nie on, to te zdjęcia, które no niestety pani Węsiorowska nie mogła przekazać. Podmieniało zdjęć, bo to już kilka lat, 9 lat od tego pierwszego katalogu. Skopi celowane w
ogóle nie nadawał się do dróg. Oczywiście można było drukować, ale sam ja dokarnia to ma być ładne wydawnictwo, a nie takie prawda zdjęcia rozmyte. Pan Tankiewicz, wspomniałem, bardzo dużo pracy włożył, szczególne podziękowania. Pani Budoszewska-Nadłatowska również przecież tutaj życzyła swojej opinii. A w ogóle to trzeba podziękować muzeum, że przyjęło dar, że go eksponuje, że troszczy się o to, udostępnia młodzieży, którzy poznali te eksponaty wykonane przez pana Kazimierza. Kto więcej? No i córka, która na pewno używa wiele pracy w tym, żeby tutaj zbiąć te różne, nawet bym powiedział, rozbieżne znamy. Pan był taki mentorem między nami. Myśmy się upierali często. Czy ja mogę jedno zdanie? Tak, bardzo proszę. Przepraszam bardzo, córko, że ciebie nie podziękowałem tobie za uciekę, to jest podziękowanie ogólne, redakcyjne już. A za to, że się rysowała wszystkie te witraże w tym kościółku. Parę tygodni wieczorami do 12 siedziała, była u mnie, obeszła mnie i rysowała te witraże specjalną farbą tam, nie wiem jak to nie kochać. Narobiła się, ja za to. Dużo uznania od rzemieślników, od wszystkich nas, od wszystkiego do pana. Dziękuję, panie prezes. Ja się wychowałem w cechu. Dziękuję bardzo.